From the dust I was born, to the dirt I shall return. When my eyes are closed, in the shadows, my enemies will think they won, but I'm here to stay. Destiny will overcome, no, I am not afraid. Like a phoenix in the night, my soul rise. From the darkness to the light, I feel alive. I'm a fire, burn it bright, I'll never die. Like a phoenix. All the pain, all the hurt, all the lessons I have learned. I am stronger now, I won't let me down, no. Cześć wszystkim, witam Was serdecznie na naszym kanale i dzisiaj, jak zresztą prosiliście nas w poprzednich filmach, zapraszam Was na odcinek niezwiązany z rolnictwem. Dzisiaj, jak widzicie, styropian. Będziemy dzisiaj u siebie w domku kłaść styropian, także u nas dzisiaj będzie tak niezbyt brązowo, nie rolniczo, wręcz budowlano. Styropian oczywiście grafitowy, przyjechał do nas z hurtownia styropianu.pl i w sumie specjalnie do nas dostawą z Lublina, także w firmie Zakpol bardzo dziękujemy za dostawę. I o styropianie dzisiaj jeszcze powiem, bo w sumie wcześniej nie spodziewałam się, że styropian to jest taka ważna sprawa przy kładzeniu podłogówki, jaką będziemy robić u siebie w mieszkaniu na dolnej kondygnacji, także dzisiaj troszkę takich szczegółów jakby technicznych pojawi się u nas na kanale i zobaczycie, jak kładziemy styropian. Także zapraszam Was na nowy odcinek na naszym kanale. I jesteśmy przy styropianie, także teraz będzie troszkę aspektów technicznych. A mianowicie, tak prezentuje się nasz styropian, jest on grafitowy. Będziemy go układać 2 razy po 5 cm, także mamy tutaj dwa bardzo ważne aspekty. Jest to oznaczenie styropianu, jest to EPS 100 i lambda 0,30. Dwa kluczowe tutaj aspekty, a mianowicie tutaj EPS 100 jest to twardość styropianu. My akurat zdążyłyśmy się już u siebie przekonać, a pan Tomasz, czyli właściciel firmy, zdążył nam już wybić z głowy zastosowanie styropianu o niższej twardości, a mianowicie jeżeli używamy styropianu o mniejszej twardości, to może się okazać, że na przykład po 2 latach zacznie nam wszystko osiadać, a płytki zaczną pękać. Także tutaj EPS, czyli twardość styropianu, jest bardzo ważna i tym bardziej, że u nas będzie stosowane na ogrzewanie podłogowe, także EPS, czyli twardość styropianu i lambda. Lambda, czyli 0,30. Najwyższa lambda, ponieważ będzie ona nam redukować utratę ciepła. Poniżej już tej grubości polecane jest stosowanie płyt PIR oraz folii aluminiowej. U nas będzie stosowany w 2 warstwach styropian grafitowy i odnośnie tutaj zamówienia, przyszło ono nam z Lublina, a ogólnie zamówienie było z firmy hurtownia styropianu.pl. Na dole w linku zawrzemy Wam oczywiście w pierwszym komentarzu link do strony hurtownia styropianu.pl. Trochę odwróciłam, ale mi na pewno zrozumiecie. Poza tym tutaj pan Tomasz ma wykształcenie z zakresu nadzoru budowlanego, także będzie Wam doradzała odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu, a nie po prostu jakiś handlowiec, który nie jest w ogóle związany z daną branżą. Także jestem przekonana, że taki styropian na pewno będzie u nas świetnie się sprawdzał, a nie będziemy na przykład go miały u siebie 2 lata i będzie trzeba go zmieniać, bo płytki będą na przykład pękały, jak już wspomniałam. Także tak wygląda styropian. Lambda, EPS, oznaczenie to jest naprawdę ważne, także jeżeli planujecie u siebie takie inwestycje, jak ogrzewanie podłogowe i tak dalej, to naprawdę patrzcie na oznaczenia tego styropianu. U nas też przyjechał styropian o oznaczeniu z twardością niższą, chyba jak się nie mylę, 60 i musieliśmy go zwracać. Także sprawdzajcie te oznaczenia, bo jest to kluczowe, aby Wasza podłoga wyglądała ładnie na lata. Więc my tutaj bierzemy się za styropian i będziemy go już za chwilkę układać. Poza tym
przy zamówieniach powyżej 80 paczek dostajecie bezpłatną dostawę na terenie całej Polski. Także mówię, na dole w pierwszym komentarzu jest link do hurtowni styropianu.pl, a my już nie przedłużamy i bierzemy z Werką się za układanie styropianu. Deszczyk padał. Zapraszam w moje skromne progi. Ciężkie? Nie, leciutkie. Szkoda. W tym roku mieliśmy problem ze zbożem. Z jego magazynowaniem. No właśnie, dlatego przystosowaliśmy już miejsce na syp, także zapraszam. A dziękuję, dziękuję. Także tutaj jest to miejsce. Rozdzierać? No tak, tak. Samo się nie zrobi. Dobra, chyba z tamtej strony trzeba równiej się zaczynać. Ej, to pod spód, co nie? Tak ma być? Jak coś nie tak, to proszę zwracać uwagę. Patrz, idealnie. Dobra, jednak źle położyłam, jednak trzeba było odwrotnie. Ale przy okazji możemy zrobić oprowadzenie po naszym mieszkaniu. Po jej, oczywiście po jego części. Oczywiście nie całym, tylko no, po dole. Tak jakby. Po parterze. Także tutaj mamy pokój dzienny. Piękny salon, mini salon. Salon mamy gdzie indziej, ale tutaj mamy taki pokój ala dzienny, salonik. Tutaj mamy kanapę, której jeszcze po nie ma. Po drugiej stronie mamy, proszę zobaczyć, co mamy. Nie widzicie? To mogę wam pokazać. Tak. 65 cali. No właśnie. Piękny. 65. Także Weronika, projektantka. Na dole szafeczka, wiadomo. Dobrze, tutaj przechodzimy do następnego. Do kuchni teraz przechodzimy. Nie, ogólnie to stoisz w szafie. A właśnie, tutaj ma jeszcze być szafa. No, także idziemy do kuchni. Możesz sufit pokazać. Jeszcze nie skończony, ale coś tam już widać. Poniekąd. No, w sumie tu nie mamy co pokazywać. Tutaj już zaczęte docinanie styropianu. Troszkę skrawków będzie. Tam mamy spiżarkę. Tutaj będzie stół. Czyli tak, o tutaj. Ładny, jeszcze nie wiadomo, czy kwadratowy, czy okrągły. Jeszcze nie możemy się zdecydować. A, tutaj już mamy żyrandol narysowany też. Tak. To kółeczko to jest to. Widać? No, tak, tak jakby, czekaj, jeszcze zbliżenie. O, widać teraz. O, to jest właśnie żyrandol. Tutaj mamy... Tutaj będziemy gotować, będzie zlew, czy tam zmywarka, zlew, indukcja, jakoś tak. No. I teraz tutaj. Piękny widok na pole. Przez brudne okno. Przy remoncie to naprawdę ciężko o czystość. Przechodzimy dalej. A tutaj jeszcze ogólnie ma być witryna. O, tutaj. O, tak. Tutaj witryna. Kabelki na gniazdka i tak dalej. Troszkę z tatą powalczyliśmy, bo tutaj naprawdę bardzo dużo metrów kabla poszło. Co zresztą... W sumie tutaj widać, ile jest kabli. Tak. Tutaj mamy kable głośnikowe. Nie dotykaj, bo cię pierdyknie. Jak ty mówisz. A tutaj mamy już salon. Korytarz, jego część. I tutaj mamy wiatrołap. I wyjście z domku. Ta-dam! To tutaj. Idziemy docinać. Krótkie tournée po naszym mieszkanku. Trochę jednak a teraz z tym remontem bierzemy się za robotę. O, Werka już włączyła tryb speed. Dobra, idziemy po następną paczkę. Albo tutaj ukradniemy trochę. Także tak jak wspominałam, kładziemy na miankę. Tutaj wzdłuż w jedną stronę, a później w drugą. Pokój jeszcze nie zdążyliśmy okleić. Mamy tutaj na razie położone dwie płyty. Wszystko mamy przyszykowane pod hydraulików. Orlenka.
Słucham. Ale my tutaj pszenicę mieliśmy sypać, to na styropian będziemy? Będzie, wiesz, lepsza amortyzacja. A w sumie... Jak przyczepło się zajedzie, w sumie to... masz rację. Ogólnie pokój to prawie w takim idealnym kwadracie. Troszkę go tutaj powiększaliśmy, co zresztą widać. Tą ścianę... Tutaj zobacz, pokaż dziurę tą. No. Tutaj już nie widać, ale tutaj też była ściana powiększana. Powiększana. I tak. Płyty częściowo. Więc mam nadzieję, że chaty nie zawalimy. Tak się to prezentuje. Tutaj sufit jeszcze nie jest gotowy, w przeciwieństwie do tego, co jest w kuchni. Wszystko jeszcze jest... też nie jest gotowy. Wszystko jest jeszcze w trakcie realizacji. I odnośnie twardości tego styropianu, to naprawdę jak się na niego, po nim się nawet depcze, to widać, że on to jednak odpowiednią twardość ma. I ogólnie styropian też można sprawdzać, jeżeli nie jest on odpowiednio oznaczony, go ważąc, prawda, bo też to się przelicza na wagę, więc nie to, że on jest takie oznaczenie, ale również można sprawdzić to odpowiednią wagą, bo czym ta twardość jest wyższa, tym jest on bardziej ciężki. Tutaj też mieliśmy ogólnie stosowaną watę. A tutaj specjalny gość. O, właśnie się obudził. Nie było ostatnio kotków, no to. No to macie kotka. Przyszedł pomagać. No i czy ja wiem? Albo sprawdzić jakość. Pod nim to na pewno się nie umie. Jak Niuniu? Może być? Będzie. Będzie. Na wieś będzie. Idę po następny styropian. O! Się polało. Ogólnie u nas dzisiaj troszkę tam krapnęło dwie kropelki, stąd też ta woda. Tak, właśnie. Dwie kropelki. No, takie trzy. 3,5. No, to już trochę zaczyna, ci powiem, wyglądać. Także Weronika w szafie rozkłada styropian. Nie, jeszcze w pokoju. No już prawie. Będzie ogrzewana szafa. I tutaj szykuje nam się cięcie. Ostre. No. Nie, idź na łatwiznę. Z tej strony też również piękny widok, jak to na wsi. Sąsiad w pewnej bezpiecznej odległości, także problemów nie ma. Nikt w nocy nie podgląda. No. Spróbowałby tylko. Tutaj bym osobno odcięła. Bo tutaj jest... trzeba się poradzić z tatą, jak to wykombinować, aby było dobrze. Ale już naprawdę zaczyna to fajnie wyglądać. A już tym bardziej, pod nami się nie ugina, tak jak zostaną rozłożone wiązki. A może zamiast płytek tak już zostanie? Co ty? No patrz, jaki ładny kolor. To sobie takie płytki kupisz. Więc tak sobie zaplanowałyśmy, że taki tutaj będzie pokój. Zaplanowałyśmy, ale to nie znaczy, że będzie. Jest w trakcie realizacji. Marzyć można o wszystkim. Tak, aktualnie to jest nasze marzenie. Także u nas styropian się układa, a my widzimy się już jutro, aby pokazać Wam, jak wyglądają efekty naszego układania. Czy jest ciepły? Koty lubią ciepło, my lubimy ciepło, więc widzimy się już jutro, aby pokazać Wam rezultat. I widzimy się z Toadym. Bo ostatnio pisaliście, że nie ma naszych kotów, a nasze koty są, także wszystkich kociarzy również zapraszamy za chwilę. Widzimy się jutro. Like a phoenix in the night.
I witam się z Wami ponownie. My akurat jesteśmy już po wizycie panów hydraulików. Panów, jeżeli to będą oglądać, to serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy za wykonanie usługi, także zapraszamy. Teraz trzeba będzie uważać, jak się chodzi. Jak widać, mamy już pętelki położone. Ta-dam! Na całej powierzchni wszystko już jest ładnie rozłożone. Także nie ma się do czego w sumie przyczepić. Zostało nam tylko wykonać tutaj wylewkę na powierzchni. No i położyć płytki. Oczywiście trzeba będzie odczekać pewnie jakiś miesiąc, aż nam to wszystko ładnie wyschnie. No i tak jak wspomniałam, będziemy układać płytki. Więc w sumie, nie wiem, chyba to, co miało być pokazane, powiedziane w danym filmie, zostało Wam przekazane. A my dziękujemy. No, może tutaj będę w ładniejszym świetle, także dziękujemy bardzo, że byliście razem z nami, oglądaliście dany odcinek. W linku na pewno zawrzemy Wam, znaczy w pierwszym komentarzu zawrzemy Wam link do hurtowni styropian.pl, a my widzimy się w kolejnym odcinku na naszym kanale. Subskrybujcie nasz kanał, klikajcie dzwoneczek, aby być z nami na bieżąco. Lajkujcie, komentujcie, jeżeli macie jakieś pytania, to wiadomo, również na dole. Więc do zobaczenia, cześć!